wysiłek organizacyjny pracy społecznej ochotniczych straży pożarnych, rząd Prawa i Sprawiedliwości to zauważa, że straże pożarne i ci, którzy są uczestnikami ochotniczych straży pożarnych, pracują społecznie, pracują bardzo wytrwale dla dobra środowiska, też zapewniając poczucie bezpieczeństwa o tym najbliższym swoim sąsiadom, najbliższym miejscowościom. Oczywiście nie umniejszając zasług i profesjonalizmu Państwowej Straży Pożarnej, to jednak trzeba pamiętać, że ta ochotnicza straż pożarna właśnie najbliżej ma, może najszybciej zareagować, bo ona zdąży najszybciej dojechać do pożaru, do wypadku, do usuwania wszystkich skutków klęsk żywiołowych. Zdarzają się teraz coraz częściej huragany, więc nie są to tylko takie typowe zdarzenia, czy pożary, czy wypadki, ale też wiele innych. Stąd niezwykle ważna jest, aby ta ofiarność i ta praca była wsparta należnym wyposażeniem sprzętu. W dzisiejszych czasach jest to niezwykle istotne. Z gołymi rękami bardzo trudno jest udzielać pomocy, stąd ten sprzęt jest istotny. I stąd programy, które są realizowane, są to programy realizowane w tym przypadku przez Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale też i niedawno podpisywaliśmy umowy dotyczące usuwania skutków czy klęsk ekologicznych, czyli dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.